Cześć. Czasowniki frazowe są traktowane nieco po macoszemu w procesie nauki. Wynikać to może z tego, że z racji swojej złożoności, wieloznaczności i nieoczywistości pomija się albo skupia się na zwykłych czasownikach, odkładając ich naukę na bliżej nieokreśloną przyszłość. Tymczasem warto uczyć się czasowników frazowych już teraz. To naprawdę bardzo często używane słowa, a poznanie ich znacząco polepszy rozumienie języka angielskiego oraz wzbogaci naszą mowę. Zapraszam. I pierwsze znaczenie tego słowa, break off, zakończyć coś. I broke off the meeting before they had come. I broke off the meeting before they had come. Break off, odpadać, odkruszyć się. Small part of the wall broke off and fell on my head. Small part of the wall broke off and fell on my head. Break off, zerwać. Relację towarzyską, relację międzynarodową. He decided to break it off with his girlfriend. He decided to break it off with his girlfriend. Break off, przestać mówić. She broke off when she realized there was nobody there. She broke off when she realized there was nobody there. Break off, odłamywać. Tim broke off a piece of donut. Tim broke off a piece of donut. Dzięki, że obejrzeliście ten film do końca. Subskrybujcie, a jeśli macie możliwość, udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Wielkie dzięki!